W ostatnich miesiącach, proszę Państwa, i nawet latach, tak bardzo przeżywaliśmy stan zdrowia jednego okrutnego tyrana, że zapomnieliśmy zupełnie zapytać o zdrowie drugiego okrutnego tyrana. Wśród naszych sąsiadów mamy takich dwóch. Tym razem będziemy mówili o tym z wąsami. Bo jeśli byśmy tu weszli, proszę Państwa, na oficjalny, oficjalną agencję prasową, Republiki Białoruś, Bielta się to nazywa, to zobaczymy tutaj standardowy propagandowy obrazek. Już nieraz o tym mówiłem. To wygląda jak Korea Północna albo jakiś Breżniewowski Związek Radziecki. Uśmiechnięty pan dyktator w garniturze, ładnie ubrany, oficerowie, herby, flagi. Wszystko jest w porządku, proszę Państwa. Tutaj mamy taki taki proszę Państwa. Cykl akcenty symbolicznej niedzieli prezydenta. To jest, proszę Państwa, cały taki projekt medialny poświęcony ludziom, którzy chcą być na bieżąco z tym, co robi tak zwany prezydent Białorusi. Tu widzimy, oczywiście, Między innymi dzieci poprzebierane w mundury. Ja proszę Państwa, ostro krytykuję zawsze wciąganie dzieci w te kwestie militarne. Tu ostatnio było na ten temat dużo komentarzy, bo powiedziałem, że pokazywanie dzieciom broni jest czymś z gruntu rzeczy obrzydliwym. I oczywiście podtrzymuję te opinie, ponieważ broń to jest przedmiot służący do zabijania ludzi. Oczywiście rozumiem, że broń jest złem koniecznym, ona z określonych powodów musi istnieć, natomiast jednym z tych powodów, dla których ona istnieje, jest właśnie to, że istnieją narody, w których się ludzi w taki sposób wychowuje, że oni później na przykład biorą udział w wojnie, agresywnej wojnie przeciwko sąsiadowi, bo wierzą, że wojna to jest y, romantyczna przygoda że uzbrojony wygląda oś lepiej, że broń to jest taka piękna, fascynująca zabawka, a tak naprawdę wydaje mi się, że dzieciom można by pokazywać tę broń z bliska w tym, na tym etapie ich rozwoju, kiedy już będą w stanie przyjąć tę smutną prawdę na temat tego, co ta broń robi z drugim człowiekiem. Przejdźmy jednak do samej do samego, proszę Państwa, tematu tego odcinka. Tutaj oglądamy sobie tu Łukaszenko, Łukaszenko i tu widzimy na przykład mm, te materiały wideo. Jak sobie otworzymy ten i przejdziemy tutaj do 20 minuty, to odkryjemy już coś, co się stało przyczyną pewnych sensacji medialnych. To jest, proszę Państwa, Dzień Zwycięstwa w Mińsku i... Łukaszenka stoi sobie z boku, a przemawia ktoś inny. Tak do tej pory nie było. Tutaj mam przygotowany taki fragment, też widzimy sobie, to też jest, proszę Państwa, oficjalny kanał białoruski, jest nawet tutaj od YouTube'a informacja, Beltel Radio jest podmiotem finansowanym w całości przez rząd białoruski, to nie jest jakaś, jakaś inscenizacja wrogów reżimu. Widzimy, że, no tu krótko jest, że przemawia minister obrony, a tak zwany prezydent stoi z boku i nie wygląda dobrze. Zobaczmy sobie, co się tam działo, proszę Państwa, dalej. Tutaj mamy paradę zwycięstwa w Moskwie już, bo tego dnia on brał udział zarówno w uroczystościach w Mińsku, jak i w uroczystościach w Moskwie. Tu widzimy, on oczywiście nie występuje, ale możemy sobie popatrzeć, jak on się prezentuje. Widzimy tutaj obok niego prezydenta Kazachstanu, widzimy tutaj Paszyniana z Armenii i widzimy, że no coś tu jest nie tak. Jakaś ta mina jest powiedzmy nieodpowiadająca podniosłości chwili. Pojawiły się także zbliżenia. Trudno jednoznacznie mi tutaj ocenić wiarygodność tych zbliżeń. Ta, ta ręka niżej no wygląda jak to zdjęcie Jakość jest zastanawiająco dobra, sugerują, że może to być opatrunek dowodzący, że tutaj prezydent, tak zwany prezydent Białorusi, miał w kroplówkę, proszę państwa. I on faktycznie przed czasem został wywieziony z Moskwy, nie uczestniczył ani w śniadaniu z prezydentem Putinem, ani w obiedzie. Opuścił Moskwę wyjątkowo wcześnie, co mogło się wiązać oczywiście z różnymi sprawami. Mogło nie być to związane ze stanem zdrowia, mogło być jakąś polityczną demonstracją. Natomiast pojawiły się kolejne doniesienia. 13 maja zaobserwowano w Mińsku jego kolumnę. Ten tak zwany, no zostańmy przy tym, wchodzi mi tu, przepraszam Państwa, rosyjskie słowo, kartierz. A chodzi oczywiście o tą kolumnę samochodów, w której jedzie limuzyna prezydencka i cała ochrona i wszyscy towarzysze, i to przejechało do kliniki, oczywiście prezydenckiej, wyjątkowej kliniki niedozwykłego szpitala pod Mińskiem, to jest zastanawiające, bo jak mówią ludzie związani z białoruską opozycją, Łukaszenko ma u siebie w pałacu. Izbę medyczną, wystarczająco dobrze wyposażoną, żeby większość procedur medycznych, badań i innych standardowych przypadków tam sobie mm, z nimi poradzić. Ale przewieźli go do szpitala. Od tego momentu, zresztą od 9 maja, nikt go publicznie nie widział. I co jest interesujące, mamy informację, że. Tzw. prezydent Białorusi nie pojawił się na dniu flagi, herbu i hymnu Białorusi 14 maja. Mamy, proszę Państwa, tutaj wideo archiwalne sprzed roku. Tak ta impreza wygląda. Jest to faktycznie impreza realizowana z dużą pompą. Pokazują tutaj dużo tych flag białoruskich używanych przez reżim Łukaszenki. Nie tych, które są używane przez białoruską opozycję i białoruskie formacje wojskowe, ochotnicze, walczące po stronie Ukrainy. I tu oczywiście ta oficjalna transmisja internetowa została zatytułowana Potężne przemówienie Łukaszenki. Także już widzimy, kto jest. Ważny, i tak rok temu on przemawiał. W tym roku, co jest bezprecedensowe, się nie pojawił. Mamy także, proszę Państwa, takie bezpośrednie potwierdzenie, że problemem jest choroba. Potwierdzenie przyszło drogą okrężną, przyszło, proszę państwa, z Dumy Państwowej Kazachstanu, z Parlamentu Kazachskiego. Zatulin, proszę Państwa, Konstantin Zatulin, czyli pierwszy, pierwszy zastępca naczelnika Parlamentarnego Komitetu do Spraw SNG, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw, w skład których wchodzi tego, tego politycznej organizacji międzynarodowej, w jej skład wchodzą i Białoruś, i Kazachstan, więc coś faktycznie może być tu na rzeczy. Ten Zatulin w parlamencie Kazachskim powiedział, tam nie ma niczego takiego nadprzyrodzonego, to nie COVID, po prostu człowiek zachorował, nie patrząc na to, na swoją chorobę, on uznał za swój obowiązek przyjechać do Moskwy, a potem wieczorem tego samego dnia jeszcze uczestniczył w wydarzeniach w Mińsku, na pewno mm, wymaga on określonego odpoczynku i tyle, powiedział Zatulin. Czyli potwierdził, że faktycznie białoruski, nazwijmy to no po prostu dyktator, białoruski dyktator faktycznie ma problemy zdrowotne wystarczająco duże, żeby w Kazachstanie o tym usłyszano i potwierdzono. W połączeniu z tymi materiałami wizualnymi, które widzieliśmy, w połączeniu z dziwnym zachowaniem, brakiem obecności. Brakiem przemówienia 9 maja, brakiem obecności 14 maja na dniu flagi, hymnu i herbu, no możemy podejrzewać, że coś z tym zdrowiem się dzieje. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, mamy mm, zdjęcia z dzisiejszej, z, wczorajszej, z mojego punktu widzenia, nagrywam 15 maja, imprezy z dnia herbu i warto się w tym momencie zastanowić co się wydarzy jeśli Łukaszenki proszę państwa zabraknie bo oczywiście nie wiemy w jakim on jest stanie zdrowia dokładnie możemy podejrzewać że sytuacja nie jest łatwa natomiast oczywiście mogą to być zupełnie rutynowe problemy zdrowotne które ludzie w tym wieku od czasu do czasu mają i możliwe że po leczeniu Łukaszenka zdąży jeszcze 10 lat spędzić w więzieniu, zupełnie to jest realne, więc nie grzepmy jeszcze tego człowieka. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, jeśli okaże się, że te problemy zdrowotne są poważniejsze, jak to wygląda w białoruskim państwie. Otóż, proszę państwa, jeśli on umrze z przyczyn naturalnych, władzę przejmuje, w tej chwili to jest Natalia Kocianowa. I to jest, proszę Państwa, taka, no, u nich się to nazywa speaker, u nas by to był marszałek Wyższej Izby Parlamentu. Natomiast, jeśli by doszło do śmierci białoruskiego dyktatora z powodów nienaturalnych, tylko z powodów nazwijmy to sztucznie wywołanych, to władzę w państwie przejmuje, proszę Państwa, Rada Bezpieczeństwa, tak, za, tak zwany SOFBIES. I tam y, szefem tej instytucji jest Aleksandr Wolfowicz. To jest człowiek, który, proszę Państwa, urodził się w Rosji, co nie jest wśród Białorusinów absolutnie niczym dziwnym, wśród obywateli Białorusi. Natomiast jest to człowiek bliski Kremlowi, związany z ludźmi na Kremlu wystarczająco blisko, żeby dojść do wniosku, że Rada Bezpieczeństwa, jeśli przejmie władzę, będzie. Ciągnęła w stronę dalszej współpracy z Kremlem. Natomiast jeśli to byłby ten pierwszy przypadek i to Natalia Kocianowa by przejęła władzę, możemy się spodziewać, że raczej nie będzie ona miała wystarczającego autorytetu, żeby bez resortów siłowych, w tym armii, opanować sytuację w kraju. Tu warto przypomnieć, rok 2020 to był ten moment, w którym Ogromna część białoruskiego społeczeństwa bardzo aktywnie zdecydowała wyrazić swoją polityczną wolę i powiedzieć białoruskiemu, białoruskiemu dyktatorowi Won. On oczywiście nie posłuchał, nie bez pomocy z Moskwy udało mu się opanować sytuację, natomiast nic od tamtego momentu nie wydarzyło się takiego, żeby ludzie mogli zapomnieć lub wybaczyć. Moment, w którym Łukaszenka by odszedł, byłby dla nich, podobnie jak w przypadku odejścia Putina, poważnym sygnałem na to, że zmiany stały się możliwe. Warto przy tym dodać, że sytuacja jest zupełnie inna niż w roku 2020. Rosja znajdująca się obok i będąca gwarantem totalitarnego ustroju Białorusi nie jest już na tyle silna, żeby okazywać tak potężny wpływ na swoich sąsiadów, strach przed nią został w dużym stopniu złamany. Dodatkowo istnieją już w tej chwili formacje uzbrojonych Białorusinów, którzy nie muszą przekraczać granicy, oni są zajęci walką z Rosją w Ukrainie, natomiast sama ich obecność i sama groźba, że oni mogliby w jakiś sposób wpłynąć na proces polityczny, może być dużym sygnałem dla białoruskich resortów siłowych, że być może nie warto okazywać takiego okrucieństwa i takiej brutalności jak w roku 2020, bo może skończyć się to spotkaniem z ludźmi, którzy będą uzbrojeni, wyszkoleni i gotowi, żeby takiej Policyjnej, milicyjnej przemocy, przeciwstawić się środkami na spotkanie, z którymi ta milicja nie jest gotowa. Tak jak powtórzę, nie, nie mamy w tej chwili podstaw twierdzić, że czas Aleksandra Łukaszenki się kończy, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli okaże się, że te sygnały, które dostajemy, świadczą właśnie o tym, to będzie to wyjątkowo interesujący moment w historii tego regionu Europy, zwłaszcza że obecnie zarówno wschód, jak i zachód będzie dążył do tego, żeby w takiej sytuacji zmiany albo zachować Białoruś w swojej moskiewskiej orbicie wpływów, albo przeciągnąć ją chociażby w kierunku neutralności, co już byłoby dla całej koalicji proukraińskiej dużym sukcesem. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Trzymaj się Ukraino. Przypomnę, że cały czas jeszcze są dostępne koszulki z napisem Trzymaj się Ukraino. Dochód z nich będzie przeznaczony na trzymanie się Ukrainy, są też koszulki z krzyżką, dochód z nich będzie przeznaczony na karmę dla tego darmozjada. Dziękuję pięknie, jeszcze raz trzymaj się Ukraino. A panu Łukaszence nie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Myślę, że on się już narządził.